I zaczynamy od takiego właściwie, dopiero teraz zaczynamy systematyczne przedstawianie doktryny filozoficznej Augustyna. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Nie będzie to prosty odcinek, dlatego że dotkniemy samego niejako rdzenia, samego nerwu doktryny Augustyna, a jak się okaże, nie jest ona wcale taka jasna i prosta, jak mogłoby się wydawać na pozór. Chyba tak często jest, że odbiera się powszechnie Augustyna jako tego, który no jest w odbiorze łatwiejszy z racji nieużywania tak, no powiedzmy, no właśnie, nieużywania scholastycznego języka, nieużywania całego zespołu tych sformułowań, tych pojęć, które utrwaliły się w refleksji filozoficznej w średniowieczu i na czym można było opierać badania naukowe, na czym można było opierać też i edukację. To nazywamy scholastycyzmem i powszechnie uważa się, że właściwie Augustyn jest prostszy, ponieważ tych pojęć nie używa, a tak naprawdę to, jak się okaże, to niestety sprawia za to inne problemy, biorące się po prostu z jakichś prób pewnego rodzaju udokładnienia czy uściślenia jego nauki. To nazywa się zresztą indeterminacjami augustyńskimi. Indeterminacje, czyli takie, no właśnie, takie niedookreślenia, które w nauce Augustyna tkwią jako takie zaczyny, takie, można powiedzieć, takie zaczyny rozmaitej filozofii, która może być na augustynizmie oparta, a już augustynizmem właściwie nie być. A więc właśnie, więc będzie to jednak odcinek dość trudny. Ale o czym będziemy w ogóle mówić? Zasadniczo będziemy mówili o duszy. Będziemy mówili o tym, czym jest dusza. Chodzi zasadniczo o duszę ludzką, właściwie tylko i wyłącznie o duszę ludzką. Będziemy mówili o duszy ludzkiej i będziemy mówili o tym, w jaki sposób ta dusza ludzka przede wszystkim poznaje. Bo teoria poznania jest tym akurat aspektem augustynizmu, który przysparza o najwięcej problemów. Znaczy nie tyle dzisiaj, co przysparzał, można lepiej powiedzieć, przysparzał najwięcej problemów filozofom, myślicielom, teologom średniowieczu, którzy musieli zmagać się z owymi indeterminacjami, którzy musieli zmagać się z pewnymi nieścisłościami, czy właśnie jakimiś pewnymi takimi zagadkami niemalże. Więc dzisiaj poruszymy kwestię samej duszy. Czym jest dusza ludzka? Tutaj Augustyn z jednej strony będzie się opierał na filozofii, na nurcie platońskim, oczywiście konkretnie na neoplatonizmie z jednej strony, a z drugiej strony będzie opierał się na Piśmie Świętym, na objawieniu. I oczywiście to, że będzie się opierał na objawieniu chrześcijańskim, że będzie oczywiście bardzo ortodoksyjny, on jako teolog jest w ogóle genialnym umysłem. Tutaj trzeba przyznać, że niczego tutaj nie można powiedzieć, no jakiegoś innego, znaczy inaczej niż w superlatywach nie da się o nim mówić jako o teologu. To rzeczywiście był umysł bardzo głęboki, bardzo silnie zjednoczony z Bogiem i dzięki temu zjednoczeniu rozumienie przez niego objawienia było wręcz wyśmienite. Natomiast jakby zawsze filozofia idzie jakby trochę, no tam spóźnia się, jakby o krok dalej jest w porównaniu z teologią. Jako filozof już nie jest tak wyśmienity, można powiedzieć. I to będzie zaraz zresztą widoczne. A więc to są jednak solidne fundamenty, no zwłaszcza oczywiście objawienie, no bo ono wiadomo, że nie może błędu żadnego zawierać. Ono zawiera też i takie prawdy, które wykraczają poza poznanie takie czysto naturalne. Jeśli chodzi o naturę ludzkiej duszy, to tutaj jest też ciekawa rzecz, ciekawy wątek, jeśli chodzi o stworzenie duszy, bo wiadomo, że duszę rozumie jako stworzoną, to oczywiście tego zasadniczo filozofii pogańskiej za bardzo się nie da znaleźć, bo
koncepcja stworzenia jest czymś, co no, z jednej strony mieści się w zakresie ludzkiego poznania naturalnego, nawet po grzechu pierworodnym człowiek teoretycznie jest do tego zdolny, ale z drugiej strony w praktyce właściwie nigdzie nie pojawia się u starożytnych filozofów stworzenie. No, oczywiście u Platona, w oryginalnym platonizmie mamy do czynienia z jakimś demiurgiem, ale no właśnie pozostaje cały problem tego, jak ta nauka o demiurgu ma się do całego platonizmu, na ile ona faktycznie wyraża po prostu no, prawdę o tym, skąd świat się wziął, a na ile jest tylko pewnym takim, powiedzmy, pedagogicznym jakimś zabiegiem. To jest sprawa no, wobec tego dość subtelna. I oczywiście tutaj, jeśli chodzi o neoplatonizm, to tam no, też stworzenia nie ma, tam jest emanacja, o tym żeśmy mówili już ileś tam odcinków temu, że emanacja nie jest stworzeniem. Więc jeśli chodzi o stworzenie duszy, wiadomo, że tutaj Augustyn inspirację czerpie z objawienia, ale ciekawą jest rzeczą to, że on jako umysł taki bardzo lubiący drążyć różnych subtelnościach i nie odrzucający pewnych nawet takich powiedzmy dziwacznych hipotez tylko dlatego, że inni tych hipotez nie przyjmowali. Otóż on wahał się co do pewnych możliwości, w jaki sposób to jest realizowane, znaczy w jaki sposób zostało zrealizowane stworzenie ludzkiej duszy. Więc oczywiście odrzucał to, co Orygenes jakoś próbował, no taki powiedzmy pogląd, no taki powiedzmy jeszcze z orficyzmu, czy z orfizmu się wywodzący, że dusza ludzka jest jakimś takim, powiedzmy takim aniołem, tak, zesłanym, takim czystym duchem, zesłanym za karę w ciało, bo temu po prostu przeczy Pismo Święte. To jest jasne, że Pan Bóg utworzył człowieka jako istotę duchowo-cielesną. Święty Augustyn jest bardzo wierny Pismu Świętemu. Oczywista sprawa, skoro został świętym, więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że nie może być to zjednoczenie duszy i ciała czymś będącym no właśnie karą. Tak? To nie może być kara za jakiś występek. To nie może być kara za no powiedzmy jakiś taki grzech pierworodny. Tak? To nie można do tego się sprowadzać. Ale z drugiej strony, to jest w ogóle bardzo charakterystyczne i tego należy się też w ogóle spodziewać po myślicielu, który zasadniczo buduje całą swoją filozofię na nurcie platońskim, że będzie dla Augustyna człowiekiem dużo bardziej dusza niż ciało, tak? Że będzie ten element duchowy, będzie, on jest i tak hierarchicznie oczywiście wyższy, to i w tomizmie będzie, ale tutaj nie będzie takiej harmonii między duszą i ciałem aż tak mocnej. No oczywiście będzie na poziomie jakimś deklaratywnym, no bo to też w Piśmie Świętym jest obecne, ale jakby nie wynika jako tak, jakby nie jest taką immanentną cechą augustynizmu. To silne, takie harmonijne zespolenie duszy i ciała, które tworzą jedną substancję. To nie będzie tutaj tak u Augustyna, tego można się zresztą domyślać po podstawie filozoficznej, na której bazuje. Ale jeśli chodzi o to stworzenie, więc na pewno odrzucał, bo tego nie da się z Pismem Świętym w żaden sposób uzgodnić, że człowiek jest no właśnie takim demonem za karę zesłanym w ciało. Natomiast tutaj jest kilka różnych możliwości. Albo jest dusza ludzka stwarzana w momencie po prostu jakby tak poczęcia kolejnego człowieka, ale też i tutaj zdaniem Augustyna możliwe są inne opcje do przyjęcia, zupełnie nie są sprzeczne z Pismem Świętym, mianowicie taka, że jakby wszystkie dusze są stworzone w Adamie, no to też jest taki wątek, który można znaleźć w tym nurcie neoplatońskim właściwie, więc stworzone wszystkie są jakoś w Adamie, jakby one wszystkie tam się już jakoś znalazły w jakiejś mierze, tak? Poza tym dusze mogły też być jakoś w Bogu stworzone i jakoś zesłane jakby przez Boga w ciała. To są te opcje, które tutaj on przyjmował, natomiast widzimy, że one są jednak takie dość dziwaczne i widać, że pochodzenie jest czysto platońskie. To nie jest coś, co by w innym nurcie mogło jakoś zaistnieć. Więc jeśli chodzi o stworzenie duszy, tak to się właśnie przedstawia. Nie jest to jakiś najistotniejszy dla nas pogląd Augustyna, ale niezwykle interesujący. Jeśli chodzi o samą nieśmiertelność duszy, będzie oczywiście Augustyn opierał się, można się domyślać, na tym zasadniczym, na innych też, ale przede wszystkim na tym zasadniczym dowodzie, który
przedstawił Platon, a mianowicie jest pewna odpowiedniość pomiędzy duszą ludzką, zdolną do poznania prawdy i samą prawdą, która u Augustyna zresztą bardzo mocno wiąże się w ogóle z Bogiem, więc dusza, skoro jest stworzona, znaczy jest zdolna do poznania prawdy, wobec tego musi być wieczna, musi istnieć po prostu już na wieczność, nie umiera. Natomiast problem zaczyna się gdzie indziej. Mianowicie problemem jest w doktrynie Augustyna, problemem jest związek, można się już domyślać, związek duszy i ciała, który to związek jest szczególnie trudny do zrozumienia, jeśli chodzi o poznanie zmysłowe. Innymi słowy, w jaki sposób człowiek złożony z duszy i ciała będzie poznawał na poziomie zmysłu, czyli w jaki sposób zachodzi widzenie, słyszenie, dotykanie i tak dalej. W jaki sposób powstają wrażenia zmysłowe? Na czym tu polega problem? No, właściwie bierze się on po prostu stąd, że podstawa filozoficzna, na której Augustyn bazuje, jest neoplatońska, a tam wszystko, co cielesne, wywodzi się z tego świata duchowego, jest jakoś wyamanowane przez ten świat duchowy. Wszystko, co niższe, wywodzi się z tego, co wyższe i o ile oczywiście to, co wyższe, może działać na to, co niższe, to jest oczywiste, bo tak właśnie zasadniczo jest. W wielu przypadkach to jest jakby bardzo, bardzo takie wyraźne. Natomiast w drugą stronę to jest w ogóle niemożliwe, żeby to, co niższe, działało na to, co wyższe. Czyli żeby w tym przypadku ciało działało na duszę. Innymi słowy, problem pojawia się w relacji między duszą i ciałem, a konkretnie w tym, że ta relacja jest taka dość jednostronna, to znaczy jednokierunkowa, bo dusza na ciało wpływa, dusza posługuje się ciałem jako pewnym narzędziem, ale jakby w drugą stronę już nie bardzo jest to możliwe, żeby ciało działało na duszę. Więc w jaki sposób w ogóle zachodzi poznawanie zmysłowe? Jak to się dzieje, że dusza nagle jakoś jest w posiadaniu pewnych form tych zmysłowych, tych wrażeń, którymi się po prostu napełnia, kiedy poznaje zmysłowo. Tak? Jak to jest w ogóle możliwe? I oczywiście tutaj jest problem duży, bo z jednej strony Augustyn jednak był bardzo dobrym obserwatorem, takim powiedzmy psychologicznym właśnie, psychologiem. Tak? Nie był przyrodnikiem aż tak dobrym, natomiast był niewątpliwie świetnym psychologiem i dokonywał różnych obserwacji na bazie swojego doświadczenia życiowego i wprowadzał stąd bardzo głębokie, ciekawe wnioski, bardzo oryginalne. Tak to jest w ogóle specyfika tej postaci, to jest coś takiego bardzo dla niego charakterystycznego. Więc dokonując takiego bardzo wnikliwego badania własnych przeżyć, też i patrząc na doświadczenia innych ludzi, doszedł do wniosku, że oczywiście jednak te zmysłowe wrażenia dostarczają coś do duszy, czego w niej jakoś nie ma. To znaczy w jakiś sposób doświadczenie zmysłowe jest po prostu konieczne do tego, żeby człowiek poznawał i na pewno nie może się to też dziać tak, jak to się dzieje u Platona, gdzie koncepcja poznania jest zasadniczo jakby wypadkową koncepcji duszy, bo w platonizmie dusza, koncepcja duszy właściwie przejęta od orfików i dusza właściwie już przed właśnie tym zesłaniem w ciało poznawała. Ona już wtedy miała, właściwie wtedy miała prawdziwe życie, miała wtedy kontakt z ideami, z tym prawdziwym bytem i właściwie wszystko, co wartościowe już wtedy oglądała, ale za karę została zesłana tutaj w ten świat taki trochę, będący takim trochę niebytem właściwie. I w tym świecie zmysłowym, kiedy dusza posługując się ciałem widzi jakąś rzecz, to tak naprawdę ta widziana rzecz jest tylko pewną okazją do tego, żeby dusza sobie przypomniała to, co widziała w tym świecie idei. Właściwie tylko po to właściwie są te wrażenia zmysłowe, żeby dusza sobie przypomniała to, co zobaczyła kiedyś w świecie idei. To tak u Augustyna nie będzie z tej racji, że po prostu dusza nie miała żadnego takiego życia przed narodzeniem, to jakby z Pismem Świętym się nie zgadza, tak? Żeby takie poznanie idei było jej dane przed momencie życia tego cielesnego również. Natomiast samo to poznanie zmysłowe, które też
nie zostało wcześniej filozofii greckiej tak dobrze jakoś opisane, zanalizowane, no z wyjątkiem właśnie Arystotelesa, ale tam zupełnie inaczej jest to wszystko przedstawione, bo jest inna koncepcja duszy. Dlatego, że u Arystotelesa dusza nie jest pojmowana jako tak dualistycznie, nie jest pojmowana jako po prostu jakaś duchowa substancja, która musi teraz wejść w jakąś relację z ciałem, no i teraz powstaje problem, w jaki sposób ciało może na duszę działać. Ponieważ za poznanie zmysłowe u Arystotelesa odpowiada dusza zmysłowa, albo u zwierząt dusza zmysłowa, bo innej nie mają, albo u człowieka ta po prostu jakby część, nie w sensie geometrycznym, tylko jakby władza, ta część duszy, która odpowiada za te funkcje zmysłowe. I ona jest wirtualnie zawarta w duszy ludzkiej i ona po prostu, mając jakby kompatybilną naturę z tym elementem cielesnym, po prostu może na nią oddziaływać coś zewnętrznego. Tak jakby ciało może na tą duszę zmysłową działać i tego problemu w ogóle nie ma, dlatego że dusza po prostu jest kompatybilna z ciałem, które ożywia, tak? Ta zmysłowa część. Natomiast u Augustyna tak nie może jakby tą drogą Arystotelesa pójść Augustyn, ponieważ on jakby na samym początku bierze koncepcję duszy zasadniczo z tego nurtu platońskiego, gdzie jest to bardzo dualistycznie pojmowana dusza i ciało. No i w takim razie jedyna opcja jest, żeby jedną opcją jest jakaś taka próba takiego trochę wysilenia swojej wyobraźni i fantazji i próba wymyślenia jakiegoś rozwiązania, które jednak przypomina trochę taką kwadraturę koła, bo z jednej strony musimy zachować wolność duszy od tych poruszeń cielesnych, ale z drugiej strony jednak te doświadczenia zmysłowe, one coś faktycznie przynoszą. Znaczy, jeżeli dopóki czegoś nie zobaczymy, to tego nie znamy, prawda? Znaczy, jeśli chodzi o takie konkretne fakty, jeżeli chodzi o te fakty z poznania zmysłowego się biorące, no to jest oczywiste, wynika to z doświadczenia osobistego i każdego też człowieka, że tego nie można w żaden sposób jakoś poznać bez samego tego wrażenia zmysłowego. Więc jak to jest w ogóle możliwe, że dusza poznaje? I tutaj pomysł Augustyna polegał na tym, żeby duszy przypisać pewnego rodzaju taką aktywność w tym ciele. To znaczy, że dusza nie tylko ożywia ciało, ale też dba, żeby to ciało było zachowane w dobrej kondycji. Teraz jakikolwiek bodziec, który działa na ciało, on jest jakby z perspektywy duszy, wobec tego jest jakoś obserwowany. One jakby te bodźce działając na ciało powodują, że dusza po prostu jakby wykazując pewną taką gorliwość, uważność, po prostu jakby sama w tej swojej aktywności, ona sama stwarza wrażenia zmysłowe. One nie są skutkiem działania ciała na duszę, ponieważ jest to niemożliwe, ale dusza sama jakby wytwarza w sobie te wrażenia, ponieważ troszczy się o ciało, które ulega jakimś tam zmianom po prostu wskutek tego bodźca, tak? Czy jakieś ukłucie na przykład, czy jakieś intensywne światło, jeżeli chodzi o jakieś zagrożenia ewentualne, czy jakieś przyjemna woń jakiegoś pokarmu, powodują, że w ciele następują pewne zmiany, ale dusza nie jest przez to bezpośrednio jakoś poruszana, tylko dusza, będąc jakby aktywną, wychodząc jakby niejako do tego ciała, którym się posługuje, po prostu w sobie takie wrażenia sama produkuje. Także innymi słowy, to jest trochę takie dość w pewnym sensie paradoksalne, bo ta aktywność duszy, która wychodzi, ma już coś z myśli. Jak tutaj Gilson zauważa, bo tutaj to zasadniczo nasz dzisiejszy wykład bazuje na prowadzeniu do nauki świętego Augustyna Etienne'a Gilsona. Książka, która rzeczywiście bardzo ciekawie pokazuje te subtelności. I jest w tym, jak zauważa Gilson, pewnego rodzaju paradoks, bo najpierw pojawia się myślenie, najpierw pojawia się aktywność duszy, która właściwie należy do tego porządku umysłowego bardziej, a dopiero potem pojawia się w konsekwencji wrażenie. Czyli tak jakby poznanie zmysłowe następowało po umysłowym, tak jakby właściwie poznanie zmysłowe było czymś takim wtórnym. Więc jest tutaj, mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju takim dość nietypowym rozwiązaniem, ale inaczej się tego nie dało rozwiązać. Tak? Przy takiej koncepcji duszy, przy
czy takiej koncepcji duszy po prostu to była jedyna opcja, że poznanie zmysłowe ma właśnie charakter no, taki dość nietypowy i tym sposobem też poznanie zmysłowe i umysłowe, już można się domyślać, będzie dość u Augustyna zbliżone. Nie będzie tutaj oddzielała tak wielka przepaść, jak w przypadku filozofii świętego Tomasza. Tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj jeszcze mogę przeczytać, tak jak to w tłumaczeniu w dziełowi Gilsona, jak ona tutaj jakimiś sformułowaniami się posługuje. I tutaj tak jest napisane. Terminy też, których używa święty Augustyn, są właśnie pokazują aktywną, wybitnie aktywną rolę duszy w tym wytwarzaniu wrażeń. Dusza nie potrzebuje niczego do organów, które ożywia, żeby czuć. Wystarcza, że zmiany, którym podlegają te organy, nie uchodzą jej uwadze. Jednak z drugiej strony wrażenie jest stanem biernym, choć jest nim również w innym znaczeniu, którego zazwyczaj się nie dostrzega. Jest nim odczucie, jakiego doświadcza dusza w następstwie oddziaływania na samą siebie, które musi wykonywać ze względu na swe zjednoczenie z ciałem. To wrażenie, którego w żaden sposób nie może otrzymać gotowego z zewnątrz, musi dusza brać z siebie, a więc dla jego utworzenia musi dać również coś ze swej substancji. Co więcej, jeśli podlega tylko własnemu oddziaływaniu, to w pewien sposób musi się zużywać na korzyść swego ciała, by jakoś dostosować się doń i czuwać nad nim. Tworzy więc ona, tak istotnie odeń wyższa, obrazy tego, co powinno być jej poddane, opuszczając siebie samą w jakiś sposób, na jego korzyść. Co z tego wynika? Też wynika, że dusza niejako poniża się, kiedy próbuje jakby do tego poznania zmysłowego doprowadzić. Także widać, że jednak mimo wziętej z Pisma Świętego koncepcji człowieka, ze względu właśnie na filozoficzne korzenie swojej doktryny, no, człowiek u Augustyna jest istotą, która no, przez poznanie zmysłowe właściwie musi się jakoś się, można powiedzieć, trochę ta dusza się poniża. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o poznanie zmysłowe. Ale to oczywiście nie wszystko, bo jeszcze jest kwestia poznania umysłowego, tego najważniejszego. I o ile znowu tutaj u Arystotelesa tutaj pojawiają się pewne aporie, trudności, które będą potem w świetle objawienia łatwe do rozwiązania i u świętego Tomasza będziemy mieli do czynienia z koncepcją poznania umysłowego, już bardzo jasną i klarowną. Tak u Augustyna, mimo tego, że bazuje na Piśmie Świętym, na objawieniu, no to jednak wskutek właśnie tych podstaw filozoficznych niedoskonałych, tutaj też pojawia się pewien problem, bo pojawia się koncepcja iluminacji, koncepcja oświecenia, która jest powszechnie kojarzona z Augustynem. Jest po to powszechnie znana sprawa, że tak właśnie Augustyn rozwiązuje kwestię poznania umysłowego, ale jest to kwestia bardzo zawiła i subtelna. Jest to sprawa dość tajemnicza na dobrą sprawę. I tutaj w ogóle sam Gilson pisze, że w ten sposób... Właśnie, bo najpierw pokazuje, że oświecenie nie daje abstrakcji. To znaczy, że oświecenie nie ma na celu wyabstrahowanie tego, co ogólne, tej treści ogólnej z tego materiału zmysłowego. To nie jest tak, że oświecenie jest po to, żeby z tego szczególnego, szczegółowego, jakiegoś z tego konkretu poznanego zmysłowo, na przykład z jakiegoś zobaczonego jakiegoś tam zwierzęcia, żeby wyabstrahować, żeby niejako wyciągnąć to, co jest istotne, to, co jest potem po prostu, no, co staje się pojęciem, co staje się tym abstrakcyjnym pojęciem ogólnym i pozbawionym tego, co szczegółowe i jako takim jakby materiałem dla sądów, dla pewnych wnioskowań, czyli dla już pracy takiej czysto intelektualnej. No właśnie oświecenie wcale nie... Tak często próbowano z tego potem, tak próbowano oświecenie interpretować to augustyńskie jako coś w rodzaju abstrahowania, ale okazuje się, że wcale tym abstrahowaniem nie jest, bo też nawet jakby ten problem powstawania pojęć, powstawania tego, co ogólne, z tego, co szczegółowe, zupełnie Augustyna jakoś nie dotyczył. Znaczy on w ogóle tego problemu nie zauważa, nigdy go nie sformułował.
sformułował. I dla niego jakby kwestia ogólności pojęć i konkretności tego, co poznajemy przez zmysły, to zupełnie nie była jakoś, powiedzmy, czymś wymagającym wytłumaczenia. Dlatego to oświecenie należy rozumieć inaczej. I tutaj Gilson też pisze w ten sposób. Najbardziej oczywiste w tym zagadnieniu jest to brak danych. Sam Augustyn nie mówi nam ani jak umysł działa, ani co robi. Jedni po prostu stwierdzają ten brak, inni przyjmując, że święty Augustyn nic o tym nie powiedział, usiłują zapełnić go przez przypisanie augustyńskiej myśli czynności abstrakcyjnej. Ale to właśnie jest to jakimś nadużyciem. Wydaje się nam jednak, że należałoby jeszcze rozważyć prostsze przypuszczenie, mianowicie, że w tym punkcie systemu świętego Augustyna nie ma żadnej luki. Trzeba tylko patrzeć na rzeczy z jego własnego punktu widzenia i nie argumentować w imię zasad, których on nigdy nie przyjął. W rzeczywistości bowiem nie ma u Augustyna zagadnienia poznania zmysłowego i umysłowego w takim rozumieniu, jakim jest u świętego Tomasza. Jeśli go nie rozwiązał, to dlatego, że nie potrzebował go stawiać. Innymi słowy, okazuje się, że to oświecanie jest trochę czym innym niż właśnie abstrahowanie, więc czym w takim razie jest to oświecanie? Na czym polega funkcja tego oświecania? Do czego ono jest w ogóle potrzebne? I tutaj po pierwsze trzeba zauważyć, że korzenie w ogóle, skąd się wzięło, ten filozoficzne korzenie, czyli źródło inspiracji dla oświecenia, dla iluminacji augustyńskiej. I ono się znajduje w neoplatonizmie. Tylko, że jakby zostało przeniesione, pomimo tego, że zmienił się status ontologiczny duszy, tej augustyńskiej duszy, chrześcijańskiej przecież duszy, w porównaniu z tą duszą, która występuje w neoplatonizmie. Bo tam mamy do czynienia właściwie z pewnego rodzaju monizmem, bo wskutek emanacji, wskutek wypływu bytu z tej pełni, z tej jedni, czy tam jedna, jak to różnie jest to tłumaczone, wskutek tego wypływu powstaje umysł, potem powstaje dusza, ta dusza potem też wskutek tej emanacji powstaje ten świat już zmysłowy, który jest ożywiany przez konkretne dusze, no i też między innymi dusze ludzkie tutaj się znajdują. I te dusze też są właśnie są poddane iluminacji, ale prawda, którą są jakoś iluminowane, jest z jednej strony ma charakter boski, bo to jest typowe w ogóle dla Platona podchodzenie do prawdy jako do czegoś, bo to jest coś, co jest niezmienne, wieczne, jakby spełnia te cechy takiego boskiego bytu, niezmienność, stałość, ogólność, to są wszystko cechy tego, co boskie. I prawda ma bardzo, bardzo ścisły związek Augustyna z Bogiem właśnie dlatego. I dlatego on jakby przechodząc do prawdy, umysł, który dostrzega jakąś prawdę, od razu już jest bardzo blisko dowodnienia istnienia Boga. Tak właściwie to już jest praktycznie już na miejscu. Jeżeli tylko widzi prawdę, to już bardzo blisko jest właśnie znalezienia Boga. Natomiast jakby koncepcja duszy się zmieniła, bo jednak dusza u Augustyna jest oczywiście właśnie stworzoną, jest duszą całkowicie różną od Boga, nie jest duszą, która jest jakąś częścią Boga. Wobec tego to światło, którym jest oświecana, no jakby nie jest jej światłem, jest światłem boskim. Tutaj też Gilson właśnie to akcentuje, że w neoplatonizmie to było naturalne, no światło, które wypływa jakby z góry, z samego tego szczytu, jest po prostu światłem, które jednocześnie w jakiejś mierze należy do duszy, jako jej własność. Natomiast tutaj to światło jest światłem boskim i właściwie dla duszy jest no czymś takim no w jakiejś mierze obcym, tak? Czymś, co do niej nie należy. I więc nie jest to oświecanie nie polega ani na jakimś abstrahowaniu, nie jest po to, żeby to, co zmysłowe, przenieść na poziom umysłowy, nie jest po to, żeby jakoś oświetlić właśnie to, co zmysłowe, żeby wydobyć z tego to, co umysłowe, tylko to oświecanie mniej więcej polega na tym, że jakby dusza jest w stanie już sama z tego wrażenia zmysłowego, sama ona jakby te prawdy umysłowe widzi, ona je właściwie już
poznaje, ale potrzebuje oświecenia po to, żeby wyciągnąć jakby prawdę. Prawda jest potrzebna. Jakby dostaje prawdę w wyniku oświecenia, pomimo tego, że jakby nie dotyczy to, nie dotyczy to każdego jakiegoś działania umysłowego, nie dotyczy to wszystkich prawd, ale takich, które mają charakter taki bardzo ogólny. Zasadniczo dotyczy sądów, dotyczy tego, co jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, takimi ogólnymi, na przykład to, czym jest sprawiedliwość, to, czym jest cnota, to, czym jest na przykład cnota czystości. To wszystko są rzeczy, które, do których potrzebne jest oświecenie, właśnie potrzebne jest to widzenie, jakby jest ta prawda, od Boga ona pochodzi, bo On jest źródłem prawdy. Natomiast samo poznawanie intelektualne jest właściwie możliwe bez jakiegoś, ani bez abstrahowania i bez jakiegoś działania ze strony Boga. Ta dusza jakoś poznaje, ale samo oświecanie daje jej prawdę, która jest potrzebna do tego ogólnego. Jeszcze jedną ważną rzecz należy do tego dodać. Mianowicie, że oświecanie jest również u Augustyna, zasadniczo dotyczy właśnie tego poznania naturalnego, czyli takiego, które jest możliwe w zakresie naszego naturalnego, stworzonego nam przez Boga intelektu. Natomiast w niektórych miejscach też posługuje się tym określeniem, jeśli chodzi, wtedy, kiedy chodzi o poznanie mistyczne, czyli wtedy, kiedy chodzi o po prostu działanie pod wpływem daru Ducha Świętego, kiedy chodzi o czysto nadprzyrodzone poznawanie. Ale to są już jakby, to jest już coś zupełnie innego, tak? Tutaj oświecenie jako takie dotyczy poznania naturalnego zasadniczo. Chodzi właśnie o to, w jaki sposób człowiek poznaje. Czyli ogólnie jakby sprowadza się do tego, że mamy tutaj do czynienia z doktryną, która na poziomie teologicznym jest bardzo głęboka, ale brakuje pewnego właśnie takiego filozoficznego podłoża. Tutaj Gilson też ciekawie to dość tak odważnie to w sumie podsumowuje, że podstawą tych trudności znajduje się w fakcie, że święty Augustyn sądził, iż można doktrynie Plotyna nadać chrześcijańskie znaczenie bez poddania jej wewnętrznym przemianom, koniecznym dzięki wprowadzeniu do niej pojęcia stworzenia. Uważa się zresztą, że nie pomyślał o tym, jeśli prawdą jest, że wprowadził je nie wiedząc o tym. Pod tym względem jego nauka przypomina jedną z owych świątyń pogańskich, w której jego współcześni zadowalali się czasami wzniesieniem jednego chrześcijańskiego ołtarza. To jest mowa o doktrynie Augustyna, że ona przypomina taką pogańską świątynię, której jeden z ołtarzy został zastąpiony ołtarzem katolickim, chrześcijańskim. Nie można więc się dziwić, że platonizm zamieszkały przez tę myśl chrześcijańską ujawnił niejednokrotnie dążność do usunięcia jej. Dobrze, tak właśnie to wygląda, więc mamy do czynienia z doktryną, która tutaj jeszcze wiele ciekawych wątków wiąże się z tym, jak doktryna o iluminacji, czy to w ogóle jaki sposób średniowiecze podchodziło do tego zagadnienia wtedy, kiedy zrozumiano dzięki przyswojeniu myśli Arystotelesa, że jednak powstaje ten problem pojęć ogólnych, że jednak powstaje ten problem związany z, no, który jest u Arystotelesa rozwiązany przez abstrahowanie. I tutaj pojawia się problem, jak rozumieć właśnie w tym oświetleniu, tak? Jak w tym kontekście rozumieć oświecenie. I próbowano też oczywiście traktować oświecenie augustyńskie, tę iluminację jako jakiś przykład abstrahowania i próbowano tutaj, czy Panu Bogu przypisywano właśnie funkcję tego umysłu czynnego, który u Arystotelesa odpowiada bezpośrednio za to, że przenosi to, co jest poznawalne zmysłowo na poziom umysłowy, czy to jeszcze jakiś inny sposób ma zachodzić. To są już konsekwencje właśnie zdania sobie sprawy z tego, że pewnych rzeczy tutaj w tej koncepcji Augustyna jednak nie ma i że trzeba coś z tym zrobić. Ale to już jest sprawa na dzielny odcinek. A w takim razie to jakieś pytania może, proszę. To może ja zadam pytanie. Mm-hmm. Czy w życiu codziennym możemy w jakiś sposób, konkretny sposób, który da się
Tak, no, na przykład kiedy widzę jakąś tam ławkę, tutaj nie ma jakiegoś oświecenia do tego potrzebnego, zdaniem Augustyna. Poznanie konkretnych faktów nie wymaga oświecania, natomiast jeśli zdaję sobie sprawę, rozważam jakieś takie umysłowe kwestie, na przykład takie nawet proste, jakieś matematyczne równania, albo zastanawiam się nad sensem sprawiedliwości, że jest ona dawaniem każdemu temu, co się każdemu należy, prawda? To już jak najbardziej to jest możliwe tylko wtedy, kiedy dostałem właśnie to oświecenie, mój umysł został oświecony przez Boga. Jest ono dostępne wobec tego każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest w stanie łaski, czy jest chrześcijaninem, czy jest poganin, czy grzesznik, oczywiście tego doznaje, bo to jest na poziomie naturalnym. To właśnie ma tego rodzaju funkcję, że właśnie jakby ten dostęp do prawdy, którą ja w tym momencie odkryłem, jest możliwy tylko dlatego, że Bóg mnie oświecił, bo u Augustyna prawda i Bóg są bardzo blisko z sobą związane. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o poznanie jakichś konkretów, to jakby nie ma tego charakteru takiego nieprzemijającego, więc jakby prawda dotycząca konkretów nie jest tak prawdą, tak istotną, jak te prawdy ogólne. To jest tutaj bardzo mocno wpisane w ten system i to jest jakby, to gdzieś jest w tle, ale to jest wątek, który tutaj jakby jest takim, można powiedzieć, no koniecznym wręcz takim refrenem, bo to się bierze od Platona, gdzie byt, prawdziwy byt ma charakter niezmienny. To, co się zmienia, to, co jest materialne, to, co jest zmysłowo poznawalne, nie ma charakteru bytu prawdziwego. Więc tutaj mówić o prawdzie można tylko jakby w sensie takim trochę innym, słabszym, prawda? A to jeszcze dopytam, czy wchodzi tutaj w grę ta ogólność, która... Chodzi o taką, chodzi po prostu o to, że... Tak, bo chodzi, bo chodzi o to, że to, bo zdanie to przez iluminację, tak, czyli takie, gdzie angażuje ten związek z, znaczy, no to prawda jest przez Boga dawana wskutek oświecenia, ona dotyczy sądów zasadniczo, tak, a nie pojęć, bo gdyby tak było, gdyby Augustyn to odnosił do pojęć, to właściwie w tym momencie by się natknął na ten problem związany z tworzeniem pojęć ogólnych i to właściwie można powiedzieć, że w jakiejś mierze by ten problem się tutaj pojawił. Tak? Natomiast ponieważ u niego chodzi o sądy, o to, co jakie jest, a nie chodzi o pojęcia, można powiedzieć, że jakby między wrażeniem a pojęciem umysłowym jest bardzo niewielka różnica i tutaj jakby nie jest ona zaznaczona. To, co jest tak istotne i co jest tak bardzo mocno, tak bardzo dokładnie tłumaczone w doktrynie Arystotelesa i potem świętego Tomasza, czyli w jaki sposób to, co jest poznawane zmysłowo, jest potem przenoszone na poziom umysłowy, w jaki sposób to, co jest poznawane na poziomie duszy, poprzez duszę zmysłową, jest potem nagle jest czymś, co jest no, jakimś jest pojęciem umysłowym, prawda? Ale tam to jakby, tamta różnica była, musiała być bardzo ważna, ponieważ jest ogromna różnica pomiędzy duszą zmysłową i duszą tą umysłową. Tutaj po prostu nie ma, można powiedzieć, właściwie duszy zmysłowej w jakiejś mierze. Ta dusza, taka czysta umysłowa dusza, można powiedzieć, w jakiejś mierze w taki dziwny sposób się posługuje ciałem. Ona sama jakby w pewnym sensie to właśnie poznaje zmysłowo i dlatego między poznaniem zmysłowym i umysłowym jest praktycznie nie istnieje jakaś przepaść. Natomiast kwestia sądów już jest na tyle, jakby tak mocno się z prawdą wiąże, że no Augustyn tutaj to wiąże z Bogiem, prawda? Więc tak w pewnym sensie można zrozumieć, dlaczego to tak wygląda. Te akcenty, dlaczego się tak rozkładają, to jest konsekwencja właśnie takiej, a nie innej koncepcji ludzkiej duszy. Rozumienie ludzkiej duszy spowodowało, że poznawanie właśnie wygląda w ten sposób, a nie w inny. Precyzować, czy więc to jest tak, że oświecenie jest wtedy, kiedy poznajemy prawdę, tak, co do rzeczy ogólnych, czy idei ogólnych, czy... Nie, tylko wtedy chodzi o sądy. Chodzi tylko o sądy. Chodzi o sądy ogólne, tak? Czyli nawet nie o pojęcia. Tutaj właśnie nie ma za bardzo różnicy między konkretem i ogółem, tylko jest różnica między pojęciem, które jakby ze zmysłowego łatwo staje się umysłowym, natomiast oświecenie jest po to, żeby sądy jakieś tworzyć, tak? Czyli żeby mówić, że coś jest jakieś i tutaj już jest w tym prawda jakaś zawarta. Ja nie rozumiem do końca jeszcze tego, co jest szczególne, co jest
A to dobrze, no to już tłumaczę. To jest tak, że idzie człowiek na przykład do lasu, no idzie człowiek do lasu i widzi tam jakiś tam, powiedzmy, jakiś tam konkretny dzięcioł, tam jakiś inny dzięcioł, tak, tam jakiś jeszcze inny, są konkrety. Ale na bazie tego może sobie wyrobić, może stworzyć ideę dzięcioła, takiego ptaka, który stuka dziobem w drzewo i w ten sposób, tak, że z tego żyje właśnie, że tam stuka w to drzewo i robaki jakieś wydłubuje. Co jest tylko dla dzięciołów, ale te dzięcioły, wiadomo, że są różne tam gatunki tych dzięciołów, różnie ubarwione są i no, są różne też egzemplarze, różnią się między sobą oczywiście, są różnymi konkretami istniejącymi, ale jednak można sobie z tego pewne pojęcie dzięcioła wytworzyć, prawda? I to jest jakby, tutaj jeszcze nie jest potrzebna iluminacja do tego, żeby z tego konkretu przejść do tego ogólnego pojęcia dzięcioła, no to jeszcze to zdaniem, znaczy tutaj w augustynizmie tutaj jeszcze jest iluminacja niepotrzebna. Natomiast potrzebna wtedy, kiedy na przykład chcielibyśmy powiedzieć, że dzięcioł no jest jakimś tam, powiedzmy, no coś takiego ogólnego i bardzo takiego prawdziwego i wewnętrznego, że jest jakimś tam no, stworzeniem na Bożą chwałę istniejącym, czy coś tam, tak? Jak coś takiego, co gdzie ewidentnie już jest jakimś sądem, tak? I jest jakiś sąd w tym i jest coś takiego no, dość takiego, że właściwie już każdy sąd będzie w tym momencie operujący pojęciami, tak? Taki dotyczący tego, co jest ogólne, to już będzie wymagał iluminacji. Będzie owocem tego, że został umysł oświecony przez Boga. To tak więc wygląda. Czyli na poziomie samych sądów. Bo to jest tak, że normalnie, kiedy umysł wytworzy z tych konkretów, wytworzy te ogólne pojęcia, no to potem zaczyna potem tworzyć sądy potem z tych pojęć, prawda? Także to tak właśnie idzie, w tym, to też się dzieje u świętego Tomasza, tylko tutaj akcenty są tak rozłożone, że różnica między poznaniem zmysłowym i umysłowym jest w sumie taka no, bardzo, bardzo, można powiedzieć, płynna, niewielka, tak? Że to poznanie zmysłowe właściwie tak angażuje duszę w takim wymiarze, który jest dość taki, no, można powiedzieć, umysłowy, tak jakby duszy zmysłowej w pewnym sensie nie było, tak? Bo ona nie ma tego elementu bierności duszy zmysłowej, która przyjmuje wrażenia w siebie. Tutaj tego nie ma, tak? Bo przy poznawaniu jest potrzebna pewna bierność, a tutaj ta dusza umysłowa nie może być bierna, bo ciało jest niższe od niej, więc nie może na nią działać po prostu, tak? Czyli problem się pochodzi stąd, że dusza jest po prostu czymś takim z ciałem, niby tworzy pewną całość, bo tak Pismo Święte też mówi, ale to nie jest tak harmonijna jedność, jakby się mogło wydawać, tak? Także to stąd się wszystko bierze. To jest źródło tych różnych problemów. Całego procesu dyskursywnego. Tak, znaczy to jakby prawda przychodzi z zewnątrz, tak? A to znaczy, no to jest jakby światło tylko, to znaczy to nie jest też jakieś oglądanie idei Bożych przez to oświecenie, tak? To nie jest tak, że dusza ogląda jakieś Boże, boskie idee. To też z tego potem próbowano taką zrobić, taką filozofię z koncepcji Augustyna, ale to tak nie jest. No, w ramach tego nadprzyrodzonego rozumienia oświecenia, czyli kiedy w tym jakby drugim zupełnie kontekście, kiedy ma już charakter taki mistyczny, no to w tym tam się Augustyn rzeczywiście tak trochę o tym pisze, że to mistyczne poznanie to jest takie poznawanie jakichś bożych idei, czyli samego Boga, ale to ma już ten charakter nadprzyrodzony. A w tym takim normalnym kontekście, kiedy mówi o oświeceniu w sensie jak pewnej metody poznania, no to dotyczy po prostu czegoś, co jest takie no, ludzkie. To jest dostępne dla grzesznika, dla poganina, więc tutaj nie może tutaj mieć nic wspólnego z jakimiś ideami boskimi. Takimi, tak. Mhm. Czy oświecenie może być w jakiś sposób zablokowane, tak? No to właśnie nie bardzo, bo to jest coś takiego, co jest dawane każdemu, tak? Niezależnie od... I też właśnie, też jest ciekawa rzecz, że właśnie tutaj warto sobie przypomnieć wstęp do Ewangelii według świętego Jana, czyli ten fragment Ewangelii, który jest czytany na końcu, czy po mszy właśnie, po mszy świętej, na końcu mszy świętej, bo tam jest właśnie, że światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego. To jest jedna z takich ważniejszych inspiracji dla Augustyna, jeśli chodzi o oświecanie. To jest właśnie na tym oparte. No plus jeszcze właśnie ten neoplatonizm, ale też i ten fragment, tak? Że to jest właśnie
To jest to światło, które każdego człowieka oświeca na świat przychodzącego. To nie jest, nie jest ono dostępne, nie jest zarezerwowane tylko dla dobrych ludzi. I wszystko jedno, czy ktoś robi dobry użytek, czy zły, ono cały czas oświeca, nawet wtedy, kiedy człowiek jest daleko od Boga. Więc to ma charakter takiego czysto naturalnego oświecania po prostu, tak? W ten taki sposób to działa. Można by to wytłumaczyć, że odkrycie jakichś osób, które są nawet niewierzące, a jednak szukając jakiegoś mleko, na przykład, prawda, dokonali jakiegoś odkrycia przez właśnie takie nie, czasami niechcące właśnie na trafienie, prawda, na odpowiedź. Tak, tylko że tylko właśnie tutaj trzeba by pewnie to na ile, znaczy trzeba by ustalić jeszcze, na ile takie odkrycia mają charakter czegoś takiego faktycznie ogólnego, jakiegoś sądu, bo często te odkrycia się sprowadzają do poznania jakiegoś jednego konkretu zmysłowo jakiegoś poznawalnego. Właśnie, więc to raczej by było dla Augustyna raczej niekoniecznie byłoby to związane właśnie z oświeceniem, tak? Poznanie jakiegoś konkretu, który nagle jednak dużo zmienia, ale jest jakimś konkretem samo w sobie, to nie. Ale potem rzeczywiście pewnie wcześniej czy później byłby jakiś sąd taki ogólny w tym wszystkim, więc to w sumie ostatecznie by się wiązało niewątpliwie właśnie z oświeceniem. Oświecanie jest cały czas, można powiedzieć. To nie jest tak, że to tylko chodzi o jakieś wielkie rzeczy, tylko po prostu tutaj to oświecanie dzieje się permanentnie, tak, i dotyczy właściwie wszystkich. Tyle tylko, że ludzie jakby za tym, za tą prawdą, którą poznają, nie idą często, tak? Czyli ta prawda jakoś nie staje się potem regułą ich życia, tak? Natomiast sanicze jakoś tam znają. Bo w ogóle jakby też trzeba pamiętać o tym, że w ogóle sposób jakby filozofowania Augustyna jest jakby ściśle podporządkowany praktyce życia. To jest tak, nie jest to taki systematyczny wykład filozofii, dlatego tutaj wielu elementów tak do końca nie ma. Tak? Wszystko jest podporządkowane pewnemu celowi, którym jest szczęście, którym jest osiągnięcie szczęścia, zjednoczenie z Bogiem. To wszystko jest napędzane właśnie tą myślą. To jest cel, dla którego ta refleksja została zbudowana. I też ona niesie znaczny, powiedzmy, ładunek tego wszystkiego, co Augustyn w życiu swoim przeżył, dlatego też tak starałem się dokładnie to życie tutaj ukazać i wszystkie też jego te perypetie, bo to wszystko też w tej filozofii się ostatecznie jakoś odbija. Znaczy, po pierwsze odbija się to, że był dotknięty jadem sceptycyzmu i potem tak mocno akcentował to, że nawet kiedy ma właśnie wątpliwości, czy jest jakaś konkretna prawda zmysłopoznawalna i tak dalej, czy w ogóle i tak dalej, ale jednak nie mogę wątpić w to, że istnieje, że jestem, że ja jestem, że ta dusza moja jest, istnieje i tak dalej, więc to jest coś, co tutaj w tej doktrynie oczywiście pobrzmiewa, tak, oparcie się na tej duszy, wgląd w duszę własną. Właściwie zawsze przez duszę, Augustyn zawsze przez duszę, bo dusza się zaraz, dusza to zaraz będzie prawda, bo prawda jest jakby życiem duszy, a prawda to zaraz jest właśnie Bóg i zaraz z duszy bardzo szybko dojdzie do Boga. I tam właściwie świat zewnętrzny to jest tak specjalnie tym wszystkim niepotrzebny. Tak? W sensie to i te wszystkie zmysłowo poznawalne rzeczy tam specjalnie się tak nie liczą. To do tego się sprowadza, że taki wgląd w siebie i poprzez to jakiś sposób dochodzenia do Boga. Natomiast drugim takim elementem, bo tak, poza sceptycyzmem, to czyli drugą taką znaczącą przygodą życia, powiedzmy, no taką bardzo gorzką, tak, ale jednak z tego zła większe dobro wynikło, to jest oczywiście ta przygoda z manicheizmem i to też jest widoczne tutaj w filozofii, ponieważ manichejczycy traktowali wszystko jako materialne, nawet Boga traktowali właśnie jako materialnego. Zresztą Boga utożsamiali ze światem swoją drogą. Tam przecież księżyc i słońce to były takie statki, które miały kursować między jakby Bogiem i Ziemią w jakimś sensie i tam przekazywać te boskie fluidy. Więc Bóg jest też jakoś materialnie pojmowany, więc on tutaj będzie wszystko będzie podkreślał bardzo silnie duchowość Boga, duchowość też duszy w takim razie. No i dlatego też jest taki dysonans między duszą i ciałem. Już nie mówiąc o tym, że i to oczywiście z neoplatonizmu wynika również mocno, ale coś z tej przygody z manicheizmem. Więc jakby te osobiste przeżycia bardzo duży wpływ miały na
na Augustyna po prostu, tak? Także to się też stąd się to bierze, tak? I tak zadziwiające jest to, że siła działania Augustyna była potem ogromna, właśnie ze względu na to, że był tak wielkim świętym i teologiem, a potem jakby te wszystkie te takie nieścisłości potem stawały się zalążkami różnych innych rozwiązań filozoficznych aż do czasów nowożytnych. I tutaj wiele takich systemów właściwie można wskazać. To jest rzeczywiście coś, co będziemy tam potem w jakiejś mierze pewnie też omawiać. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosi.